Jak co roku od 15 lat w okresie Wszystkich Świętych u bramy Jasielskiej Nekropolii odbywa się kwesta na renowację kolejnych zabytkowych pomników nagrobnych, jednego z najstarszych cmentarzy w Polsce, który niewątpliwie jest cennym dokumentem naszej historii. Przyjmuje się, że został on założony w 1784 roku, a w 1986 został wpisany do rejestru zabytków. Z drugiej połowy XIX wieku pochodzą pierwsze, zachowane do tej pory, kamienne nagrobki, należące do tych nielicznych świadectw dawnej urody miasta, które przetrwały wojenną zagładę. Dlatego Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle od wielu lat czyni starania, by ten cenny pomnik historii ocalić poprzez renowację pomników nagrobnych wskazanych przez miasto i uzgodnionych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony szczególnej pamięci o zmarłych. Zmarłych nie tylko z naszych rodzin, ale także tych, którzy są pochowani na Jasielskim Starym Cmentarzu. Cmentarzu, który pokazuje nam historię naszego pięknego miasta Jasła. Właśnie przez tych wspaniałych mieszkańców, obywateli, którzy tu spoczywają. Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza od kilkunastu lat prowadzi kwestę na rzecz remontu obiektów zabytkowych, które są usytuowane na tym cmentarzu. Dzięki Państwa i naszym staraniom mogliśmy wyremontować wiele cennych obiektów, które uległyby zniszczeniu. W tym roku również chcemy Państwa zaprosić do kwestowania razem z nami i do podzielenia się swoim groszem, aby można było dalej kontynuować dzieło ratowania naszego cmentarza. W tym roku Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza, który przy wsparciu Urzędu Miasta w Jaśle jest organizatorem kwesty, zaplanował zbiórkę datków na odnowienie pomnika nagrobnego z rzeźbą Matki Boskiej Apokaliptycznej na grobie Bronisławy Staligi, zmarłej w 17 roku życia. Nagrobek ma 110 lat. Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle w tym roku będzie kwestował już po raz 16. Kwestować będziemy na odnowę pomnika nagrobnego z początku XX wieku z rzeźbą figuralną Matki Boskiej Apokaliptycznej na grobie Bronisławy Staligi. Jest to typowy przykład Immaculaty, przedstawiający Marię z Nazaretu bez dziecka, z rękoma skierowanymi w dół. W malarstwie przedstawiana jest w białej sukni, w niebieskiej pelerynie, ale o tej symbolice jeszcze słów kilka powiem później. Rzeźba wykonana jest z piaskowca karpackiego, najprawdopodobniej w jednym z lokalnych warsztatów kamieniarskich. Może Jana Mitasińskiego, może Józefa Sroczyńskiego. Na dzień dzisiejszy sygnatura jest niewidoczna, ale jak to często bywa podczas prac konserwatorskich, konserwatorzy te sygnatury odczytują. Jest to grób ziemny, otoczony kutym metalowym ogrodzeniem, opartym na opasce betonowej. Oprawa architektoniczna znajduje się w wezgłowiu, jak widzimy, i na tej oprawie architektonicznej mamy pełnoplastyczne przedstawienie Matki Boskiej Apokaliptycznej. W centralnej części oprawy architektonicznej, czyli cokołu, jest umieszczona tablica inskrypcyjna z wapienia Pińczowskiego. Jest to rzadkość i prawdopodobnie jest to jedyna tego typu tablica w Jasielskiej Nekropolii wykonana właśnie z tego materiału. I na tablicy napis DOM, Dom Wszystkich Zmarłych, Bronisława Staliga z Czeluśnicy, urodzona 6 lutego 1898 roku, zmarła 7 kwietnia 1914 roku i napis w kwiecie młodości: Bóg zabrał nam Ciebie, chociaż i płaczem za Tobą, jednak kiedyś Bóg połączy nas w niebie, rodzina. Jak już wspomniałem, oprawa architektoniczna to cokół,
który składa się z trzech elementów: podstawy, trapezoidalnej części środkowej, boniowanej, co ma podkreślić układ cokołu i nadać mu cech monumentalnych, oraz bogato formowanego zwieńczenia. W części fasadowej widzimy bardzo dobrze zachowaną płaskorzeźbę palmy, która symbolizuje męczeństwo i zwycięstwo nad śmiercią. I Matka Boska Apokaliptyczna, która stoi na globie ziemskim, jedną stopą przygniata węża okalającego glob, który symbolizuje grzech, drugą stopą półksiężyc, który symbolizuje czystość. Mamy też dobrze zachowaną płaskorzeźbę jabłka obok głowy węża, które symbolizuje wieczną młodość, ale również symbolizuje śmierć. Rzeźba jest realistyczna, na dobrym poziomie artystycznym, jednak jak widać, upływ czasu, warunki atmosferyczne sprawiają, że ta destrukcja piaskowca postępuje i pewne już elementy są nieczytelne, jak na przykład półksiężyc, który musi być mocno zrekonstruowany podczas pracy konserwatorskich. Widzimy jeszcze w części fasadowej mocne przełamanie pomnika. Mamy zrobione w tej chwili na zlecenie Urzędu Miasta zabezpieczenie konserwatorskie, które pozwoli przetrwać pomnikowi do przyszłego roku, do prac kompleksowych konserwatorskich. Cały pomnik nagrobny wymaga pilnych prac konserwatorskich o charakterze ratunkowym. W ostatnich latach prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków prowadzone były ze środków zebranych przez Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle, z dotacji Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz innych podmiotów, a także ze wsparcia finansowego i organizacyjnego Urzędu Miasta Jasła. Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle w latach 2009-2023 zebrał podczas wszystkich kwest kwotę ponad 184 tysięcy złotych. Kwesta prowadzona jest na pomniki nagrobne i nagrobki z rzeźbami figuralnymi w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Warto dodać, że również w tym roku została udzielona dotacja z budżetu miasta Jasła na prace konserwatorskie zabytkowego grobowca rodziny Kamińskich z lat 20. XX wieku. Nagrobki stanowią niewątpliwie cenne i wartościowe zabytki. Posiadają wysoki poziom artystyczny, walory historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym założeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie pełnej konserwacji techniczno-estetycznej, w wyniku której zostanie przybliżony oryginalny wygląd monumentu, równocześnie z szeroko zakrojonymi działaniami naprawczymi, skoncentrowanymi przede wszystkim na przywróceniu właściwości technicznych uszkodzonym elementom. Tegoroczna kwesta odbywać się będzie przed wejściem na stary cmentarz w dniach 1 i 2 listopada. Bardzo serdecznie zapraszam 1 i 2 listopada na kwestę, w której udział weźmie młodzież 1 liceum ogólnokształcącego, harcerze, ale także dorośli, ludzie dobrej woli, którzy chcą stanąć przed bramą cmentarza i poprosić Państwa o wsparcie naszej inicjatywy ratowania zabytkowych obiektów.